Tu Radio Campus. Dzisiaj gość z Wrocławia, Soski. Dzień dobry, cześć. Hej, witam wszystkich. I płyta, która nazywa się Rytmy Frasowane, której przynajmniej moim zdaniem nie da się zidentyfikować jako płyty wrocławskiej, ale na pewno da się ją od razu zidentyfikować jako płytę polską, bo pojawiają się na niej i fragmenty polskiej muzyki ludowej, ale też różne wycinki z filmów i może jednak od muzyki zaczniemy. Skąd ludowizna? Wiesz co, jakiś czas temu, to zdaje się było mniej więcej 2 lata temu, zacząłem się zastanawiać, nie wiem, co było bezpośrednim impulsem, żebym zaczął się zastanawiać, ale przyszła mi do głowy taka myśl, no jakby wyglądał Tribal House, taki zrobiony zupełnie z polskiej muzyki, bo założyłem, że jest to wykonalne. No i w głowie pojawiła mi się taka myśl i stwierdziłem, że może warto było by spróbować zrobić coś takiego, zwłaszcza, że samo zadanie wydawało się, że do najprostszych nie należy, więc no, tym bardziej w moich oczach, nie wiem, zyskało tak na atrakcyjności, w sensie, żeby się zmierzyć z jakimś cięższym tematem odrobinę. A z jaką wiedzą albo z jakim nastawieniem do tej muzyki ludowej podszedłbyś? No bo to jest jednak grzebanie w jakimś naprawdę morzu nagrań, przynajmniej tak mi się wydaje. No bo muszę przyznać, że trochę jestem ignorantem pod tym względem, bo o ile wiesz, sam pomysł wydał mi się ciekawy do zrealizowania, to no, moja wiedza na ten temat jest dokładnie żadna. Zresztą wiesz, jak zacząłem szukać źródeł jakichś materiałów do tej płyty, to znaczy źródeł samplingu i przeszukiwać różne płyty, no to się okazało, że zwykle to są te płyty, które w koszach na przykład u sprzedawców leżą gdzieś tam, wiesz, zupełnie na samym końcu i są w najgorszym stanie, bo no właśnie, no, zwykle nikt nie zwraca na nie uwagi. Zresztą ze mną tak do tej pory też było. No i otwierasz taką płytę, nie wiem, czy jesteś w stanie w ogóle zidentyfikować, jakie to są płyty, nie wiem, z jakiego obszaru czasowego albo z jakiego regionu. No i co dalej? W sensie, jak wybrać coś, co będzie pasowało, jakie są kryteria? Wiesz, to są nagrania z okresu PRL-u, natomiast miałem taką ambicję i jeszcze zapał na samym początku, kiedy zaczynałem pracę, że fotografowałem wszystkie płyty, natomiast no, w pewnym momencie się poddałem i już tego nie kontynuowałem, natomiast są rzeczy z tyłu, wiesz, no, na przykład zespół Mazowsze, tego typu nagrania. A możesz powtórzyć drugą część pytania? Bo żebym ja ją jeszcze pamiętała. Aha, że po prostu jak podchodziłeś do tego, co zastałeś na płytach. W sensie wydaje mi się, że to jest strasznie dużo materiału. Ile by tych płyt nie było, to trzeba je przesłuchać w całości i jeszcze wybrać coś takiego, co będzie pasowało, więc jakie jest kryterium tego, co pasuje na przykład z jakiejś piosenki zespołu Mazowsze? Właśnie, dokładnie tak było. To znaczy w związku z tym, że moja wiedza była żadna na ten temat, moje podejście musiało być takie, że wiesz, no, przesłuchuję właśnie ten materiał od początku do końca, bo nigdy nie wiem, co znajdę tam. Wiesz, nie miałem żadnego wyobrażenia na temat tych utworów. No to się okazało, mam nadzieję, owocne. Wiele razy byłem zaskoczony. Same treści, które znajdują się na takich płytach, ta muzyka ludowa często, wiesz, no, zaskakiwała pozytywnie, zaskakiwała też trochę negatywnie, bo na przykład wydaje mi się, że w obecnych czasach, wiesz, w takiej erze politycznej poprawności mnóstwo z tych piosenek nie ujrzałaby światła dziennego, takie rzeczy tam się dzieją, ale no, sam materiał naprawdę nieraz mnie zaskakiwał i myślę, że wiesz, w trakcie słuchania, kiedy odkrywałem jakąś ciekawą zawartość, to mnie trochę też kierowało, jeśli chodzi o mój proces twórczy i determinowało, jak te numery potem się układały. No, muszę przyznać, że sama też jakoś tak prychnęłam z dezaprobatą, na przykład na hasło baby. Tam jest to, że będziemy tańczyć z babami. Myślę sobie, XXI wiek, żeby ktoś tutaj z babami wyskakiwał, więc chyba nie najlepiej się starzeje ta muzyka. To jest jeszcze light, naprawdę. Są piosenki całe, które no po prostu, wiesz, no takie politowanie raczej we mnie dzisiaj budziły. Natomiast mam świadomość tego, że to wszystko też są zabytki polskiej muzyki, także absolutnie tutaj, wiesz, ja się tak o tym może z lekką dezaprobatą wyrażam, natomiast absolutnie, wiesz, nie pozbawiłbym się tego doświadczenia przesłuchania tego wszystkiego, no bo to było najzwyczajniej ciekawe. No właśnie o to chciałam zapytać, bo użyłeś też słowa zabytek, ale wcześniej mówiłeś, że z żadną wiedzą podchodziłeś do tych utworów.
Czy czasami ciebie nie można posądzić o jakieś takie, nie wiem, żarty z tej muzyki albo jakieś takie niepoważne podejście, ale to słowo zabytek mogłoby też powodować, że będziemy myśleli odwrotnie, że to jednak jakaś taka pomnikowa sprawa, żeby tą muzykę ludową do współczesnej elektronicznej przemycić. Nie, nie, jak najbardziej chciałem oddać jakiś hołd tym utworom i zrobić całą rzecz jak najbardziej na poważnie. Mimo że właśnie te katy filmowe, o których już wspomniałaś, być może sugerują co innego, natomiast wydaje mi się, że jest po prostu jakąś częścią narracji, którą ja sobie wymyśliłem na tej płycie. Natomiast jeśli chodzi o samą muzykę, no to tutaj wiesz, do tej materii podszedłem z całą powagą i mam nadzieję, że tam jakichś takich śmiesznostek niezamierzonych nie zarejestrowałaś mimo wszystko, bo no nie taki był mój cel. Mam nadzieję, że udało się go zrealizować i że ten szacunek dla tej materii, z którą pracowałem, jest słyszalny, przynajmniej w jakimś małym stopniu. Zagramy Wieczne takty zimorodka, piękny tytuł, i za chwilę wracamy do Soskiego i do płyty, która nazywa się Rytmy frasowane. Drzewa zasrańcu nie masz prawa tknąć. Czemu, tatu? Temu, że jak rodził się ja. Babka drzewko koło węgła zasadzili. No i rośnie. Razem ze mną. Jak brat. A jakby nie daj Bóg, kto jego ściął, to ja umarł. Bo wszystkie drzewa przy domach to braty? Brat. Siostry. To jakby drzewo w nie ścinać, ludzie nie umierali? Nie umierali.
Goście w magazynie muzycznym. Wieczne takty zimorodka, tak nazywał się ten utwór, wzięty z płyty, która nazywa się Rytmy frasowane. Jej autorem i naszym gościem jest Soski. Muszę przyznać, że dopiero wczoraj wpadłam na to i właśnie przy granym przed chwilą zimorodku, że ta płyta jednak ma jakąś narrację. Do tej pory pomyślałam sobie, że to są po prostu wstawki, które mają to urozmaicać, ale jak zaczęłam słuchać o tym, o czym mówią te wszystkie głosy czy piosenki, które się pojawiają, to jest jednak taki wniosek, bym powiedziała, daleki od jakiegoś takiego zabawowego i skocznego charakteru. W sensie widzę taki rozdźwięk między tym, jak płyta brzmi, a tym, o czym mówią te wszystkie głosy, które się pojawiają. Zaraz się odniosę do tych tematów, które tam są poruszane, ale też chciałem zwrócić uwagę na to w ogóle, jak u ciebie przebiegł ten proces właśnie, że najpierw sobie pomyślałeś, że to są wstawki, a potem, że tam jest jakaś narracja i dokładnie tak było u mnie, kiedy ja pracowałem z tym materiałem, to znaczy pomyślałem sobie, a może jeszcze urozmaicę to jakimiś katami. No i kiedy zacząłem szukać i zebrałem sobie jakąś tam, powiedzmy, taką ich ilość, która mnie satysfakcjonowała, no to okazało się, że faktycznie tutaj w ogóle narodziła się jak gdyby druga narracja zupełnie. No i teraz do tych tematów faktycznie. Smutnych. Tak, ale jednocześnie odkryłem to, że w ogóle one zaskakująco pasują do obecnych czasów i w ogóle do tej rzeczywistości, wiesz, pandemii i tego, co się dzieje na świecie. Także w kwestii ekologii i tego, w jakim stanie jest środowisko naturalne. Także jeśli chodzi o jakieś więzy między ludźmi i tutaj znowu, wiesz, w tym kontekście pandemii, no połączyło mi się to dość zgrabnie, tak mi się wydaje przynajmniej. I tak jest tutaj taka druga zupełnie warstwa z jakąś tam historią, jakimiś wnioskami, nie wiem, dotyczącymi tego, jak w jakiej kondycji jest obecnie świat. Nie wiem, może to zabrzmi jakoś tak, nie wiem, górnolotnie za bardzo, albo wyjdę na strasznego buca, natomiast no, każdy może sobie odpalić płytę na wnecie i samemu zadecydować, jak to jest z tymi katami. Ja za to mogę wyjść na filozofkę, bo pomyślałam sobie, że właściwie z tak różnych czasów pochodzą te wstawki. Jesteśmy w tym 2021 roku i one nadal są aktualne, czyli że jednak po prostu natura człowieka i jego frasunki może się po prostu nie zmieniają, ale już może nie będziemy narzucać interpretacji, niech każdy sobie tam znajdzie coś własnego. No i o te filmy jeszcze chciałam podpytać, bo o ile z muzyki się wytłumaczyłeś, to jeszcze skąd te dialogi i czy to oznacza, że oglądałeś bardzo dużo starych polskich filmów pracując nad płytą? Tak, to generalnie proces przebiegał podobnie jak przy wyszukiwaniu materiału muzycznego, to znaczy no, oglądałem te filmy w całości, natomiast jeśli chodzi o tytuły, to ja mam strasznie kiepską pamięć, więc nie będę tutaj nimi tutaj szefował, bo czy coś pamiętam. Wydaje mi się, że była tam ekranizacja nad Niemnem. Te wspomniane baby to są chyba z Janosika. No Janosika nie zmęczyłem. Zresztą to by było zbyt czasochłonne. Czy coś jeszcze pamiętam? Pewnie jakiś Jancio Wodnik, tego typu rzeczy. Skąd wiedziałeś, co włączyć? Albo jak przebiegał ten proces właśnie oglądania tego po latach i w których momentach, nie wiem, zrywałeś się, że to jest fragment, który będzie pasował do płyty? No wiesz co, ja generalnie lubię kino, więc filmy oglądam w jakimś takim, wiesz, skupieniu, który pozwala, wydaje mi się, wychwytywać tego typu smaczki. Ciekawe fragmenty. Mhm. Tak, zresztą czasami jest tak, że kiedy zupełnie nie mam zamiaru, kiedy zupełnie oglądam sobie coś rekreacyjnie, a usłyszę jakiś fajny fragment dialogu, to po prostu wciskam pauzę i to sobie wycinam tak na zaś po prostu. Natomiast na czym się kierowałem generalnie, filmy, które miały być to filmy, które pochodziły z tej samej epoki, czyli no, PRL i takie, których temat to polska wieś. Natomiast no, na kilka paździerzy też tutaj trafiłem, ale na szczęście nie pamiętam tytułu, więc może nie na szczęście, bo nie mogę ostrzec. Gramy teraz kolejny numer, to będzie Duch Skrzemienia. On płytę zaczyna, u nas pojawia się w środku rozmowy i jeszcze kilka minut z Michałem, czyli z Soskim, za moment spędzimy.
się, bo mam mokre ręce. Rytmy frasowane, tak nazywa się płyta, o której dzisiaj mówimy w magazynie muzycznym. Naszym gościem jest Soski, którego, chyba jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, znacie też z poprzedniej działalności pod pseudonimem Enzak. Czy to jest koniec Enzaka, czy to w zależności od tego, jakiego rodzaju muzykę tworzysz, dopasowujesz potem do odpowiedniego aliasu? Druga z tych opcji. Enzak, ten projekt jest jak najbardziej żywy.
W trakcie minionego roku nagrałem dwa, znaczy jeden materiał w zasadzie miałem już wcześniej, natomiast w zeszłym roku w trakcie pandemii i lockdownu zrobiłem instrumentalny materiał. Myślę, że jest z dużym prawdopodobieństwem obie te płyty wyjdą w tym roku, natomiast już w ogóle w głowie mam pomysł na kolejną płytę pod aliasem Soski. To faktycznie zależy od tego materiału, który robię, bo Soski to jest taki projekt, powiedzmy, klubowy, gdzie staram się, żeby to jednak był chaos, jakieś rzeczy 4x4 i tego typu klimaty, natomiast pod tym aliasem Enzak no, robię wszystkie inne dziwne elektroniczne rzeczy. Także no, Enzak jak najbardziej, myślę, że niebawem będzie można coś nowego pod tym aliasem znaleźć. Jak to się dzieje, że tyle tego powstaje? W sensie masz jakąś taką swoją codzienną twórczą rutynę, czy po prostu tak cię pomysły atakują? Podczas pierwszego lockdownu faktycznie starałem się sobie narzucić taką rutynę. Trochę to wynikało z tego daru czasu, który otrzymaliśmy. Tego. I robiłem jeden szkic dziennie, wrzucałem go sobie do netu, natomiast jak tylko w mojej głowie powstał pomysł zrobienia płyty instrumentalnej, zaprzestałem tej działalności takiej właśnie day by day. I zająłem się tym dłuższym materiałem, no, mając też świadomość tego, że będzie to bardziej wymagające i czasochłonne, już nie mogłem sobie pozwolić na robienie dodatkowo tych szkiców każdego dnia. No, pomysły myślę, że przychodzą dość spontanicznie. Nie jest tak, że zakładam, że na przykład w czerwcu mam więcej czasu, to wtedy siadam do jakiejś płyty, ale jeszcze nie wiem, co to będzie, ale wiem, że siadam i zaczynam coś grzebać. Raczej przychodzi mi pomysł na to, jak coś może wyglądać, jak coś może brzmieć i wtedy sobie siadam i zaczynam próbować jakoś urzeczywistnić ten pomysł. A te wspaniałe, szalone, kreatywne tytuły też spontanicznie, to jest chyba taka twoja pieczęć, taki stempel, który i przy płytach Enzaka, i przy wydawnictwach Soskiego jest po prostu charakterystyczny. Nie wiem, czy ktoś inny wpadłby na złożenie w stylu cudzołożna maselnica albo coś takiego. Tak, lubię nazewnictwo, natomiast jakie tu są źródła inspiracji, to no nie wiem, chyba wszystko potrafi mnie zainspirować. Często jest tak, że po prostu notuję sobie rzeczy w telefonie i wykorzystuję później kiedyś tam. Tak, nazewnictwo bardzo lubię. To też jest trochę taka okazja, żeby jakąś inną historię też sprzedać w ramach samych tytułów. A czy to nie jest tak, że może chciałbyś więcej słowami coś wyrazić, że no, te tytuły to jest jakby super zgrabne i fajne, ale może, nie wiem, może masz w sobie po prostu więcej słów do wyrażenia niż tylko te tytuły. Może czas na jakieś teksty, zwrotki? Tak, zdecydowanie. Myślę, że no nie wiem, czy dożyję z ukończenia powieści, która jest ambicją mojego życia, natomiast... Piąteczka, ja też. Tak. No, właśnie tak to wygląda. Łatwiej jakoś zabrać mi się za muzykę. Natomiast nie jest wykluczone, że kiedyś właśnie w tym kontekście będziemy mieli okazję porozmawiać. Ale a propos tytułów, to widzę pewne podobieństwo między rytmami frasowanymi i Delicious Depression, w sensie, że jest w tym część wesoła, czyli mamy i Delicious, i rytmy, i jednak ta druga część taka słodko-gorzka, czyli jednak frasowane, bo to od tego frasunku takiego w sensie zmartwienia. Tak, aczkolwiek zwróciłaś mi słusznie uwagę na to, ja nie dostrzegałem tego, że to się łączy w ten sposób z Delicious Depression. Nie wiem, będę musiał to jakoś przetrawić sobie. Ale tak, no jak najbardziej, słuszna uwaga. Czyli nie było to zamierzone. Czyli tańczymy, ale jest jednak jakąś taką odpowiednim poziomem melancholii, przynajmniej ja tak to odbieram. Nie, ten frasunek raczej wziął się z tego, że generalnie robię dziwne rzeczy i często nie są one super, super łatwe i zdaję sobie sprawę ze swojego miejsca na scenie. No dlatego one są po prostu zafrasowane, ale tak. Twoja uwaga jest jak najbardziej słuszna. Ostatni wątek miałby, albo mógłby, albo chciałabym, żeby dotyczył jakiejś takiej emanacji live tego materiału, ale wiemy jak jest. Klubów nie otworzymy i wirusa też nie pokonamy we dwoje, ale czy ciebie jakoś, nie wiem, no ręce świerzbią, coś cię tam pali od środka, że chciałoby się z tym materiałem wyjść do ludzi, a nie można? Być może właśnie przez to, w jakim czasie on się ukazuje, to znaczy no, mamy okoliczności pandemii, zupełnie o tym nie myślałem, natomiast wiesz, no, ja bardzo lubię grać sety,
Live'y też lubię grać, natomiast ostatni live, z jakim jeździłem i grałem, no był house'owy, taki wiesz, klasyczny bardzo, a nad tym materiałem się nie zastanawiałem, jakby to mogło wyglądać. Wiesz, tu się aż prosi o to, żeby zaprosić jeszcze jakiegoś muzyka na przykład. Zespół pieśni i tańca Mazowsza na ten przykład. A to już tak bardzo zawsze komplikuje sprawy, że no, jakieś zniechęcenie naraz mnie ogarnia, kiedy sobie o tym pomyślę. Ale tak, no potencjał w tym materiale do takich wykonów live jak najbardziej jest. Rytmy frasowane, tak nazywa się płyta. Myślałam, że znajdę jakiś optymistyczny akcent na końcu, ale już może rok się tak pocieszamy, więc nie będziemy już tego robić. Odsyłamy do płyty i do może jakichś indywidualnych tańców na różnych mieszkaniowych metrażach, którymi dysponujecie. Co na koniec? Ja wybrałam dwa utwory, ale może ty wybierzesz ten ostatni, który zabrzmi z rytmów frasowanych. I tutaj znowu ja mam jeszcze pamiętać swoje tytuły, tak? Strasznie ciężkie zadanie. Tak, teraz sobie czasem można myśleć, że jednak artyści tam znają, wiedzą, co na płycie. Tak, absolutnie nie jest. Rozumiem, że brzydkie słowa w kampusie wybrzmieć mogą, czy niekoniecznie? To się je tam kosmetycznie odwróci na przykład. To pewnie będzie Franciszek Pieczka, który tak ładnie mówi takie brzydkie słowa. Dobra, to może ja jednak coś innego zaproponuję. Niech to będzie Dom Gwałtownych Bogów. I super, miałam to podrzucać, gdybyś jednak nie znalazł tego tytułu, więc bardzo się zgadzamy w tym ostatnim wyborze. Dziękuję bardzo. Michał Soski, ale też jako Enzak wypatrujcie wydawnictw w tym roku. Tymczasem dzisiaj u nas na tapecie Rytmy frasowane się znalazły. Dziękuję. Ja również dziękuję za rozmowę, za zaproszenie i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie nam dane pogadać na temat muzyczki. Albo powieści. Albo powieści, tak, jak najbardziej. Tego sobie życzymy. Dzięki, Michał. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Hej. Goście w magazynie muzycznym. Już mi całkiem dusza pękła od tego waszego zewnego muzykowania. Chłopy, puść ma do karczmy, poskakać z babami.
Radio Campus.